Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście kanał y, pradogrodowe Flowers. Witam oczywiście bardzo serdecznie w przeglądzie roślin na grudzień. No praktycznie mamy grudzień. Y, temperatura bodajże 0 stopni, może gdzieś tak około 1 plus, może 0 stopni. Eee, tak, liczę tu obecnie w pokoju. Jest temperatura mniej więcej 5, może do 8 stopni, ale ogólnie jest napalone w piecu. To tak, liczę, że jest ponad 15 stopni, może 18, może trochę więcej zobaczymy. Ale dziś, no cóż, przegląd roślin, grudzień. Dziś oczywiście pokażę mniej więcej roślin i tak dalej. Myślę, że potrwa to chyba z 10 minut, może trochę mniej. Zobaczymy. No i na sam początek tu mam oczywiście kasztanowca, który jest w dosyć dobrej formie po moich nawozach plantlower. Tu widzę, że coś puszcza. Zobaczcie. Nie wiem co to takiego jest, ale coś tam puszcza. Możliwe. Widzimy, że oho, oho, panie Marilo będę musiał dać do kąpieli niestety moi drodzy widzowie, niestety tamarylo do kąpieli bo w tym przeglądzie, no niestety zaatakowało szyca no niestety mszyca a to jest niedobrze zobaczmy jak tam sterlicja się czuje Yy, Sterlizja, ok, taką muszę troszeczkę więcej wyprostować, bo jest trochę krzywa, ale to tam nieważne. Tu mamy oczywiście fiołek afrykański. To jest prawdopodobnie, ma być niby kolor czerwony, bo niebieski. Tu mamy Sanseveria i jakiegoś kaktusika, który się przyjął, który praktycznie ładnie rośnie. Tu mamy grudnika, który, no niestety, pąki zrzucili się. Niestety nie wiem co jemu. Ale chociaż pąki chyba są. Tak są. Niektóre są. Niektóre mają pąki. Dalej mamy mojego pięknego granata. Dalej oczywiście, dwa fiołki, które nie kwitną. No i tu mamy Urginię Morską, która praktycznie ma pączek. Nie wiem, czy jest tak dobrze. Praktycznie widać ten pączek. Ale tutaj z tej strony, jak widzimy, je pączek. Tu mam odratowaną. Odratowany skrzydło, opiat, który się bardzo dobrze niewa. Dalej mamy amarlisy, które już przekwitły. Dalej mamy bananowca, ale z tym bananowcem, drodzy Państwo, powiem, szczerze, że jest coraz ciężej. Bo gdy nawoziłem, tak jak radziła Pani z egzotycznego, co niby mnie prowadziła w błąd, i dwa bananowce przez przypadek uśmierciłem, to z tym bananowcem jest coraz gorzej, po prostu. Będę musiał niestety się z nim pożegnać, dam jeszcze jemu ostatnią szansę, dlatego zawsze drodzy widzowie pamiętajcie i drodzy Państwo żebyście nakrzyszali czasami na swoje rośliny. także mówię do Ciebie bananowcu, że jeżeli się nie weźmiesz grać to Cię po prostu wywalę i to jest twoje ostat... moje ostatnie ostrzeżenie do Ciebie bananowcu, <noise> także tak to wygląda, zobaczmy jak tu wygląda tamarilo, to bez tych, tych, bez... Yy, jakby to wiedzieć bez szczycy. A no tu widzimy ładne, eleganckie palemka rośnie. Yy, kangurza łapa też ładnie. Yy, co tam dalej mamy? Aha, mamy surfinię. zobaczcie. Surfinie w grudniu. A, tego nikt by nie miał. Dalej mamy tam nasiona mandarinki wsadzone. O, pat chyba. Tak, to już chyba padło. Niestety. Ale no cóż, ziemia się przyda. Dalej mamy pomelo. Tu mamy jakiegoś sukulenta. Dalej mamy jakieś nasionka. Wsadzone. Dalej mamy tą japońską. To takie, taki owoc. Dokładnie nie pamiętam nazwy. Ale to jest mniej więcej taka nazwa. Jakaś tam japońska. To później, oczywiście, o tym będzie też oddzielny materiał także zapraszam dalej mamy mandarynkę tamte roślinki z malty i komarzyce bodajże no i tu oczywiście mamy awokado które y, będę reanimował już wkrótce także jeżeli chodzi chyba ogólnie wszystko bo włączyłem ogólnie latarkę w nagrywaniu bo żebyście po prostu wiedzieli jak to mniej więcej wszystko wygląda w tym przeglądzie roślin i tu chyba mniej więcej wszystko wam pokazałem. Zobaczmy, w takim razie na parapecie, gdzie tam coś mogę praktycznie wam pokazać. Bo, oczywiście, tu oczywiście mamy wsadzone nasiona tej japońskiej, tego japońskiego owocu. Tylko to nie jest żadna śliwka, nic tak dalej. Tu jak widzimy, są zasadzone nasiona. Będą kiełkować. Tu tak to mniej więcej. Wygląda i tu granat, który wypuścił praktycznie nowe gałęzie. Ładnie to tak wygląda. Tu niestety ten, o, stary, stary granat malutki, który tam siedział długo. No niestety zdech. Ale tu mamy nowe. Tu Mamy też nowy nabytek. Philodendron White Także tyle jeżeli chodzi o z takich bardziej nowości że tak to wygląda oj mam ręką niestety Tak oczywiście drodzy Państwo drodzy widzowie by było, jeżeli chodzi o tyle, jeżeli chodzi o przegląd roślin. Także tyle, także my się oczywiście widzimy w styczniu w kolejnym przeglądzie. I oczywiście jeszcze może i w tym miesiącu w następnych materiałach. Także dziękuję oczywiście za uwagę i na razie do zobaczenia, do kolejnych materiałów. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.